Chrobry. Zazwyczaj dozorują, czy szumniej powiedziawszy, budują statki kapitanowie i starsi mechanicy, mający na nich pływać. Potem przychodzą oficerowie i wreszcie załoga. Chrobrego budował mechanik Zygmunt Kuske. Człowiek bez wad, kryształ bez skazy. Łączył on w sobie wyjątkowe poczucie humoru z wyrozumiałością mędrca dla odruchów, słabości i poczynań bliźnich. Wszystkie swoje najlepsze cechy przelał w Chrobrego. Podobnie jak Kuske, Chrobry nie miał wad. Z 7 naszych transatlantyków był najlepszy. Zwrotny jak luksusowa motorówka. W sztormach wspinał się na fale, a nie przyjmował ich na pokład. Dobijanie nim bezholowników podczas wojny we fiordach nie stanowiło trudności. Wnętrza i pomieszczenia statku były udane zarówno pod względem artystycznym, jak i użyteczności na co dzień. Miał niedościgniony przez inne nasze transatlantyki urok czegoś bardzo doskonałego. Wszędzie i zawsze było na nim przyjemnie dzięki klimatyzacji przystosowującej statek do warunków krajów tropikalnych, bo też pływał do wschodnich wybrzeży Ameryki Południowej. Wszystkie zalety tego statku przypisywaliśmy Kuskemu, który w życiu miał tylko 3 miłości – żonę, syna i Chrobrego. Kochał Chrobrego z całej duszy, a chwila, w której osobiście podniósł na nim banderę, była ukoronowaniem jego codziennej troski, wykazanej przez długie miesiące spędzone na budowie tego statku w duńskim mieście Nakskov. Kuske miał chyba najbardziej lakoniczną książeczkę żeglarską. Urodzony 16 września 1905 roku w Zduńskiej Woli, po ukończeniu szkoły morskiej w Tczewie i podchorążówki marynarki wojennej rozpoczął służbę w Towarzystwie Okrętowym Żegluga Polska. Przeniesiony na parowiec Polonia, pływał na nim aż do odesłania na motorowiec Piłsudski dla odbycia praktyki jako nadetatowy pierwszy mechanik przed objęciem stanowiska starszego mechanika na motorowcu Chrobry, którego budowę w tym charakterze nadzorował w Nakskov od 1938 do zwodowania w lutym 1939 roku. Myślę, że niewielu kawalerzystów w swym życiu dbało tak o własnego wierzchowca, jak Zygmunt o to swoje stado liczące 11 250 koni. Mechanicznych, co prawda, ale koni. Żaden nie miał prawa nie domagać. Skrytym jego marzeniem było wymyślenie i posiadanie w kabinie takiej miniatury swej stadniny, by mógł ją obserwować w kłusie, w galopie i co koń wyskoczy. Chrobry miłość Kuskiego odwzajemnił. Gdy o północy z 14 na 15 maja 1940 roku został trafiony bombami na Lofotach w drodze do Bodø, przedziurawiony pokład nad kabiną Zygmunta wyglądał jak wnętrze krateru. Patrząc z kapitanem z mostku na ten wulkan, obaj zdawaliśmy sobie sprawę, że Zygmunt o tej godzinie sypia na tapczanie w dużym, ciepłym szlafroku. W ostatniej fazie pożaru, czekając na wybuch 50 ton min pod czołgi, staliśmy w grupie na pokładzie. Nad rozwieszonymi sieciami na burcie. Miały one służyć do ewentualnego zejścia, jeśli któryś z okrętów odważy się podejść. Ujrzeliśmy nagle Zygmunta, wychodzącego z maszyny. Zdusiło nas za gardło. Sądziliśmy, że on już... A on akurat zjawił się teraz, by odejść razem z nami. Przed atakiem samolotów radiooficerowie zadzwonili do niego, że mają pyszne parówki i Zygmunt dał się na nie skusić. Po uderzeniu bomb zszedł do maszyny i pozostał tam tak długo, jak mógł, by utrzymać statek bokiem do wiatru. Chrobry, zawsze posłuszny, trzymał się jak zdołał najdłużej. Nawet wybuch amunicji potrafił odwlec, aż wszyscy zejdziemy na angielski okręt wojenny HMS Wolverine. Chrobry legł na wieczną wachtę na Lofotach na szerokości północnej 67 stopni 40 minut i długości wschodniej 13 stopni 50 minut. Dziwną koleją losu, tak jak kapitan Mamert Stankiewicz znalazł się na wiecznej wachcie w pobliżu miejsca zatonięcia Piłsudskiego, tak Zygmunt Kuske, pływając po przejściu na Batorego do stref tropikalnych i nabawiwszy się tam nieznanej choroby, rozstał się z życiem w bliskości rejonów zagłady swego statku. Przewieziony z Batorego, zmarł w szpitalu w Edynburgu dnia 13 grudnia 1944 roku, a miejscem jego wiecznej wachty na szerokości północnej 55 stopni 58 minut i długości zachodniej 3 stopnie 27 minut jest Warrington Cemetery na zachód od Edynburga. Chcąc swą wiedzę o racjonalnej opiece nad stadniną przekazać następcom, przetłumaczył z angielskiego książkę The Running and Maintenance of Main Machinery. Jedyny cień dostrzegł na Zygmuncie kapitan Edward Pacewicz. Uważał, że Zygmunt, gdyby był na miejscu Witolda, poszedłby z Władysławem Jagiełłą pod Malbork. Ale to już zupełnie inna historia, zamieszczona w Szczerbcu. Za akcję na Chrobrym Zygmunt Kuske został odznaczony Krzyżem Walecznych. Za akcję we Francji i Północnej Afryce oraz ewakuację wojsk brytyjskich z Saint-Nazaire nadano mu Order of the British Empire.